witajcie, tutaj Puffy i dzisiaj przychodzę do was z kolejną porcją filmów, których nie da się logicznie wyjaśnić. I ja wiem, że ostatnio często o tym przypominam, ale mówię o tym, bo nie każdy ma w zwyczaju zostawiać oceny pod filmem i wiem, co mówię, bo kiedyś sam tak robiłem. W sensie oglądałem film, podobał mi się, ale łapki już nie zostawiałem. Więc umówmy się tak, że jeśli ci się spodoba ten film, to zostaw łapkę w górę, ok? Bo mi naprawdę to pomaga w rozbudowie tego kanału, no i też wiem, co wam się podoba. Dzięki temu po prostu mogę tworzyć lepsze materiały, które wiem, że wam się spodobają. No ale nie przedłużając, zapraszam do oglądania. YouTuber Kanskar Petry prowadzi popularny kanał, na którym dokumentuje swoje poczynienia w budowie. Zwykle jego filmy dotyczą prac, które wykonuje dla klientów, budując garaże. Jednak w czerwcu 2022 roku, gdy jechał w odległe miejsce pracy, zauważył coś dziwnego w lesie. What a beautiful day though. Still looking for any kind of wildlife really. Would be nice. Jednak to, co widzi, jest dalekie od normalności. Spójrz. Gdy spowolnimy materiał, możemy zauważyć coś, co powoli idzie ścieżką. Cały region Nowej Anglii w Ameryce Północnej, w tym Vermont, ma długą i bogatą historię obserwacji wielkiej stopy. Jedna z pierwszych takich obserwacji w tym regionie pochodzi z XIX wieku, kiedy grupa myśliwych zauważyła duże, owłosione stworzenie w lesie. Od tego czasu pojawiły się dziesiątki raportów o wielkiej stopie, ale istnieją jeszcze starsze raporty opisujące dziwne istoty żyjące właśnie w tych lasach. Plemiona rdzennych Amerykanów opowiadały historię o leśnych diabłach. Mówiono, że te stworzenia są duże, owłosione i humanoidalne. Legenda głosi, że żyją w lesie i są bardzo agresywne. Nieco nowsza obserwacja miała miejsce we wrześniu 2010 roku. Mieszkaniec tego regionu, Frank Ciesiński, był zdezorientowany, kiedy jabłka na całej posesji zniknęły. W końcu założył kamerę myśliwską, aby sprawdzić, czy uda mu się znaleźć winowajcę. Pewnej nocy włączyła się kamera przez czujnik ruchu i zrobiła takie oto zdjęcie. Dziwna, owłosiona i nieco zgarbiona postać jest widoczna na jego posesji. Frank twierdzi, że jest to prawdziwy dowód na to, że wielka stopa krąży po okolicy. Od tego czasu Frank poświęcił masę czasu na badania wielkiej stopy. Mówi, że ten obszar jest niezbadany i całkiem możliwe, że istnieje tam taki gatunek. Lasy są bardzo rozległe, co sprawia, że taka istota może pozostać niewykryta przez setki lat. Więc czy naprawdę żyje w tych lasach wielka stopa? No, sądząc po ostatnich obserwacjach, można śmiało powiedzieć, że dzieje się tam coś dziwnego. To kolejne dziwne nagranie pochodzi z Paragwaju i zostało przesłane na YouTube przez The Rocket 3. Matka nagrywała swojego syna, kiedy złapała coś niepokojącego w tle. Spójrz. W tle za drzewem widać jakąś nieznaną istotę. Jeśli spowolnimy i przybliżymy materiał, zobaczysz długą kończynę wychylającą się zza drzewa. Psy wyraźnie zauważają, że coś tam jest. Ludzie w sekcji komentarzy byli przerażeni i setki ludzi spekulowało, czym może być to dziwne stworzenie. Niektórzy twierdzili, że jest to obcy lub jakaś kryptyda, ale pierwszą sugestią było Pambero. Pambero to mityczne stworzenie z folkloru Argentyny i Paragwaju i jest opisywane jako małe, włochate stworzenie przypominające człowieka, które czai się w lasach i kradnie kurczaki. Mówi się także, że Pambero plata ludziom figle, takie jak ukrywanie ich rzeczy lub wydawanie dziwnych dźwięków w nocy. Niektórzy twierdzą, że czają się w ciemności
ciemnych lasach. Często wywabiają dzieci jagodami i innymi smakołykami, tylko po to, żeby z lasu już nigdy nie wróciły. Bardziej przyziemna teoria to leniwiec, a dokładniej brązowy leniwiec trójpalczasty, który występuje w całej Brazylii, Paragwaju i Ekwadorze. Ale jak myślisz, co to jest? Obcy, kryptyda czy po prostu leniwiec? Koniecznie daj znać w komentarzu. Decime. Eh? Ten film stał się bardzo wiralowy na TikToku w ciągu ostatniego miesiąca. Wywołał masę teorii spiskowych, jako że komary są sztucznie produkowane z nikczemnych powodów. Na tym klipie widzimy mężczyznę patrzącego na małego owada na palcu. Dziwne jest to, że wygląda na to, że owad został oznaczony numerkiem 36. Chociaż może to być jakieś naturalne oznaczenie, które tylko wygląda podejrzanie, to niesamowite jest to, jak wyraźnie widać cyfry. Ale to nie jest koniec, bo pojawił się drugi klip, który przedstawia innego owada z innym oznaczeniem i tylko dodam, że film przesłała zupełnie inna osoba. Tutaj trochę trudniej zauważyć cyfry, ale też wydaje się być oznaczone. Te dziwne obserwacje sprawiły, że w internecie pojawiło się wiele teorii dotyczących klonowanych owadów, czy też na przykład stworzonych w celu rozprzestrzeniania pewnych chorób na całym świecie. Więc jak myślisz, co się tutaj dzieje? Czy jest to pareidolia, a może dzieje się coś dziwnego? Zanim ci pokażę ostatni mega dziwny klip, to pamiętaj, aby ocenić ten film, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No ale przejdźmy do kolejnego przerażającego materiału. Ostatni film pochodzi z Facebooka od użytkowniczki Chailey Kaylee. W 2017 roku Kaylee nagrywała relację, kiedy zauważyła coś dziwnego w tle. Daj znać, czy zauważyłeś to za pierwszym razem. Jeśli zobaczymy to jeszcze raz w zwolnionym tempie, możesz dostrzec kilka małych, ciemnych postaci biegnących po trawie. Wygląda to prawie jak małe surkatki czy nawet kurczaki. Kaylee powiedziała, że nie wie, czym mogą być te dziwne małe istoty. Film na Facebooku zyskał ponad milion wyświetleń z setkami komentujących, co to za stworzenia. Niektórzy mówili, że są to mali ludzie. Według legendy rdzennych Amerykanów istnieje coś takiego jak rasa małych ludzi, którzy żyją głęboko w lesie. Często w pobliżu skalistych gór lub pieszczystych wzgórz. Mówi się, że śpiewają w ukryciu, aby zwabić przechodzących. Chociaż powszechnie uważa się, że te istoty istnieją tylko w opowieściach i mitach z lat 30. XIX wieku, to na cmentarzu w Ohio odkopano małe szkielety. Miały co najwyżej metr wysokości. Więc czy ten klip potwierdza ich istnienie? Czy też może jest na to jakieś proste wyjaśnienie? Podziel się swoją opinią w komentarzu, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, no i trzymajcie się. Cześć!